Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka takich instrukcji na temat odżywiania. Oczywiście osoba, która odżywia się w sposób bardzo chaotyczny, nie chodzi tutaj o dobieranie potraw ani o objadanie się, ale po prostu jeżeli osoba je na przykład w nocnych godzinach, z rana nie je nic, czyli po prostu nie wrzuca jakby benzyny do swojego samochodu, czyli do tego ciała, które po prostu funkcjonuje z rana. Ciało powinno być bardzo dobrze odżywione, ponieważ startujemy nowy dzień. Dlatego ja polecam Państwu albo zjedzenie jakiejś kaszy, albo zjedzenie jakiegoś musli, albo zjedzenie jakiegoś takiego produktu, który posiada dużo protein. To właśnie spowoduje, że jakby mamy dobre jedzenie na start i możemy funkcjonować jakoś na cały dzień. Jedzenie w godzinach nocnych powoduje to, że powoduje zaburzenia snu przede wszystkim, i jeżeli już, to na noc powinno się pić kubek mleka i to spowoduje nasz spokojny, dobry sen, i to właśnie się tyczy odżywiania się na noc. Ja bym chciał powiedzieć, że tak naprawdę mottem tego programu jest gęstość naszej aury. Czyli po prostu gęstość naszej aury zależy od systemu naszego odżywiania się. Jeżeli osoba odżywia się bardzo obficie, objada się, tak to można powiedzieć, albo nawet przejada się, wówczas ta aura jest bardzo słaba, ponieważ organizm musi zużyć o wiele więcej sił, więcej energii na przetrawienie tego wszystkiego, co my po prostu zjadamy, prawda? Dlatego jeżeli osoba, która się objada, jest wskazana, żeby po prostu robiła sobie kilkudniowe głodówki albo jeździła w góry, piła wodę ze źródła, i wówczas po prostu ten nadmiar tych substancji, które są w organizmie, zostanie jakby tych toksyn niekiedy zostanie wydalony z naszego organizmu i poczujemy się o wiele, wiele lepiej. Tak, ja bym polecał głodówki 10-dniowe, 5-dniowe. No to już po prostu powoduje to, że organizm jakoś powoli się będzie oczyszczał z tych toksyn. Co powoduje wzmocnienie naszej aury? A więc, pierwsze, codzienna medytacja nad wzmocnieniem naszej aury, nad wzmocnieniem naszej energii, naszego pola aurycznego, tak można powiedzieć. I ta medytacja codzienna jakby nad tym wzmocnieniem naszego pola spowoduje, że nasza aura będzie coraz mocniejsza. Co pomaga przy tym, to chciałbym Wam powiedzieć, że głodówki właśnie pomagają na wzmocnienie Waszego pola, Waszej aury. Czyli jeżeli robicie częste głodówki, na pewno to będzie przyczyniało się do tego, że Wasze pole energetyczne będzie o wiele mocniejsze jak u innych osób. A co z tym się wiąże? Wiąże się z tym to, iż będziecie więcej odporniejsi na choroby, będziecie więcej odporniejsi na jakiekolwiek wirusy, na jakiekolwiek infekcje. Nowe grypy, które się pojawią, niektóre z tych gryp będą jakby automatyczne, a drugie po prostu będą zmanipulowane przez te czemistralce, które się rzuca nad naszym krajem, no to po prostu musicie o tym po prostu wiedzieć. Jeżeli będziecie robić głodówki systematycznie, wasze ciało będzie giętkie, będzie po prostu, po angielsku się mówi flexible, czyli po prostu będzie elastyczne, będziecie mogli jakby tym ciałem nad tym ciałem zadominować i kontrolować wasze ciało. Niech wasz język nie kontroluje was samych, tylko żebyście wy kontrolowali wasz własny język i wasze własne ciało. O to właśnie chodzi w jodze. Ponieważ joga to jest kontrol zmysłów, kontrol języka, kontrol genitaliów, części seksualnej, i jest to po prostu kontrol całego naszego ciała. I jeżeli dojdziecie do tej świadomości, żeby kontrolować wasz język, będziecie kontrolować również wasze ciało, to co po prostu zjadacie. Nie można jeść wszystkiego tak jak leci. Trzeba selekcjonować, co można zjeść, co nie można zjeść. Są w tej chwili na rynku produkty chemiczne, są również firmy, które sprzedają hamburgery i sprzedają takie różne rzeczy, które są jakby na wielu konserwantach, i trzeba po prostu wiedzieć, co można zjeść, co nie można zjeść. Ja bym polecał Państwu robienie chleba w domu, ponieważ wielokrotnie chleb, który jest w różnych supermarketach, to ciasto niestety leży w lodówkach wiele, wiele miesięcy. Oni nam tego nie powiedzą, ale po prostu ja wiem z doświadczenia, że już te chleby tutaj w Hiszpanii są jakby już zmrożone i się wkłada do tylko do piekarnika i za chwilę świeży chleb.
ale to ciasto niestety jest zamrożone ileś tam miesięcy prawdopodobnie. Także drodzy kochani, to by było na tyle. Chciałbym też zaproponować Wam aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie informacje na temat naszego odpromiennika. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.